Grzegorz Osiecki, dziennikarz portal many.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początku od razu sukces, bo udało się aktualne miejsce pracy wymienić i nie powiedzieć starego, mam takie przyzwyczajenia. Panie redaktorze, tematów może, zacznę może jednak od koalicji rządzącej. Tutaj pewien zgrzyt o kształt umowy koalicyjnej i zgrzyt o to, kto będzie marszałkiem Sejmu do końca kadencji tego. Chcieliby politycy trzeciej drogi, żeby to Szymon Hołownia był przez całe 4 lata marszałkiem Sejmu, no chyba że zostanie jakąś inną funkcję po drodze, a Lewica mówi, skoro nie ma zmiany na fotelu marszałka, to może my wyjdziemy z koalicji rządzącej, tak mówi Anna Maria Żukowska. Burza w szklance wody, czy jakoś rzeczywiście narasta napięcie między mniejszymi koalicjantami? To znaczy, właśnie to jest ciekawe, że to teraz wybuchło, bo przecież tak naprawdę ta umowa koalicyjna, jaką mamy, przewiduje, że do wymiany miałoby dojść dopiero na jesieni przyszłego roku, więc to, że ktoś z trzeciej drogi, a w zasadzie z PL2050 podnosi ten temat, to jednocześnie mogłoby sugerować, że wątpi w wyborcze zwycięstwo i w start w ogóle Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, które mają nastąpić za rok, a przecież on ma być tam jednym z takich, faworytów teoretycznie, przynajmniej, tak? Więc z tego powodu to jest ciekawe i to ma, szczerze mówiąc, taki posmak trochę wakacyjnej imby, moim zdaniem, no bo to nie jest temat na dziś, absolutnie. Wakacyjna imba, to przetłumaczę tym, którzy nie są do końca biegli w języku młodzieżowym, czyli taka aferka bardziej. Tak, ale taka kompletna, no właśnie. Taka oderwana od racjonalnych fundamentów. Bardzo dobrze to pan redaktor zdefiniował. Właśnie dlatego to mnie dziwi, tak? No bo ale rozumiem, że co jakiś czas po prostu ktoś tam musi te pawie muszą swój ogon podnieść i pokazać, kto ma ładniejszy. Bo ta dyskusja o tym, kto tutaj w zasadzie w koalicji jest dowartościowany, kto jest niedowartościowany, to toczy się od samego początku. Już od momentu ułożenia tej koalicji po wyborach to były wzajemne utyskiwania, a to z jednej strony, że Lewica to ma za dużo ze strony trzeciej drogi, to zarówno polityków PSL-u, jak polityków PL2050, ale to samo było słychać ze strony Lewicy, bo na czym to polega? To jest trochę taka konkurencja jak wybory samorządowe, że każdy wymyśla sobie dyscyplinę, w której wygrał. No bo na przykład Lewica mówi, okej, no oczywiście, oni mieli 14%, i dlatego mają tam więcej, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są dwie partie, to okazuje się, że Lewica tak naprawdę ma więcej niż każda z tych dwóch partii, że my zdobyliśmy większe poparcie, czyli tak naprawdę trzeba w ten sposób porównywać. A oni porównują, kiedy dla nich jest wygodne, to traktują trzecią drogę jako jedno ugrupowanie, a kiedy jest wygodne, traktują trzecią drogę jako dwa ugrupowania. A z kolei ze strony trzeciej drogi, polityków PL2050 czy PSL-u, czasami można usłyszeć, no dobra, ale my zajęliśmy drugie miejsce, trzecie miejsce, my rozdajemy karty, bez nas na pewno ta koalicja by nie powstała, a ta Lewica to w zasadzie jest niepotrzebna, może będzie tak, że za chwilę tam kilku posłów Lewicy z nami zostanie, a reszta nie będzie potrzebna. I to jest takie wyborcze przekomarzanie. Właśnie, ale to jest z drugiej strony, no kiedy mówi przewodnicząca klubu, no nie byle kto, Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, jeżeli umowa będzie złamana w koalicji marszałka, to my wyjdziemy, to będę rekomendowała wyjście z koalicji wyborczej. I czy tam jest jakiś element realnego napięcia politycznego, czy się tylko te pawie podnoszą ogony i tylko politycy mówią, halo, jestem tutaj, pan minister, wiceminister spraw zagranicznych Bartoszewski o sobie przypomniał, że istnieje, wywołuje kryzys. Anna Maria Żukowska też powiedziała, kandyduję do Europarlamentu, jestem liderką na Mazowszu, halo, zobaczcie mnie, też istnieje. Czy jednak to jest realne napięcie i realna kalkulacja, która może spowodować, że albo koalicja przestanie istnieć, albo będzie słabsza, że jakaś siła z niej odejdzie? Ja dlatego mówiłem, że to nie jest w tej chwili problem, ponieważ w tej chwili jakby ta sprawa nie staje, tak? Znaczy, no, nie mamy w ogóle dylematu, czy Hołownia przestanie być marszałkiem i czy zastąpi go Włodzimierz Czerzasty. Bo to jeszcze 18 miesięcy do tego, powiedzmy, mniej właśnie, więcej. Natomiast tego typu pogwarki, czy takie przekomarzania,
mogą sugerować, że trwa jakieś tam wzajemne ustawianie się gdzieś w środku koalicji, tak? Możliwe, że sporo różnego rodzaju stanowiska, może sporo jakieś ustawy, które są, no jakby różne rzeczy, o których, których na pierwszy rzut oka możemy z takim zdaniem nie kojarzyć. I coś takiego się na pewno dzieje, no bo mamy kwestie rozdawania stanowisk w spółkach, jakieś parytety, które tego dotyczą. Mamy kilka projektów takich palących, gdzie no na przykład Lewica jest przeciwko programowi Kredyt na Start, czyli temu kredytowi 0%, a Trzecia Droga i PSL no, są za tym programem, łącznie z Platformą Obywatelską, tak? Więc to są takie punkty sporne i to może być jakby przekładanie jednego z nich, czy to mogą być takie, no tak jak to mogą być fale, które powstały z powodu rzucenia jakiegoś kamienia. Takie echo innych, zupełnie innych problemów, które są w koalicji. Natomiast to prawda jest taka i myślę, że tam wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że na razie to wszyscy są tutaj na siebie skazani. To znaczy, no, każda opcja, że jakieś ugrupowanie wychodzi, no, oznacza, że tej koalicji nie ma i jakby no układ może się wtedy zburzyć. Ja nie wykluczam takiego scenariusza, ale nie wykluczam takiego scenariusza w momencie, kiedy będzie bliżej do wyborów parlamentarnych. Kiedy jakby to będzie ustawianie się pod wybory. A w tej chwili to myślę, że ta koalicja będzie no, dosyć stabilna i trwała. No bo nie ma tutaj jasnego układu alternatywnego. No PiS nie jest w stanie zgromadzić wokół siebie innej większości. No bo kto miałby do niej dołączyć? Więc no chyba, że właśnie PSL w całości jeszcze z kimś, na przykład z Konfederacją, wówczas arytmetyka mniej więcej by się zgadzała, ale ta koalicja wydawałaby się wówczas jeszcze mniej stabilna, chociaż jeżeli te rozjazdy światopoglądowe, jak w przypadku Krzyża, będą się częściej pojawiać, to może i inne pojawią się opcje, aczkolwiek one są rzeczywiście bardzo hipotetyczne i bardzo teoretyczne. Panie redaktorze, naszym gościem Grzegorz Osiecki, inny wątek i inny spór, który się toczy, czyli Donald Tusk, który postanowił, że będzie walczył z PiS-em na to, kto jest bardziej pro- albo antyrosyjski, bo PiS też nie zasypuje tutaj gruszek w popiele i też oddaje często pięknym za nadobne, tylko kłopot w tym, że PiS nie ma instrumentów rządzących, nie ma większości w Sejmie, a to większość ma Donald Tusk. Zapowiedział nową komisję do spraw weryfikacji wpływów rosyjskich w Polsce. Na łamach portalu many.pl opisał pan redaktor razem z panem redaktorem Tomaszem Żółciakiem, jak może wyglądać ta nowa komisja badająca wpływy rosyjskie. O co tu może chodzić? No, ja też się zastanawiam, na ile, szczerze mówiąc, to wszystko to jest taka rozgrywka i takie podgrzewanie kampanijne, tak? To znaczy, że samo deklarowanie, że za chwilę taka komisja powstanie i że ona się zajmie tym wszystkim, że to jest podbicie tej tezy, którą widzieliśmy w spocie, to znaczy próby przeszycia jakby PiS-u do Rosji w jakiś tam sposób, co wydaje się kompletnie absurdalne, no, zważywszy na i na takie fundamenty polityki PiS-u, jakie były, dotyczące na przykład polityki energetycznej, która no, polegała na uniezależnieniu się od rosyjskich surowców. I co więcej, no, często jak są jakieś analizy, dlaczego się zaczęła wojna na Ukrainie, to w tych analizach wybijany jest wątek surowcowy, to znaczy taki wątek, w którym Rosjanie po prostu doszli do wniosku, że muszą jakby zagrać wabank i zagrać wyższą stawkę, no bo powoli jakby ich broń energetyczna słabnie, bo są wypychani z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest kwestia tych czołgów, czy w ogóle no, olbrzymich zasobów uzbrojenia, które miały wielki wkład, które wysłaliśmy Ukraińcom, a które miały duży wpływ na sytuację na froncie, bo Polska dała jakby nie pytając dużo i za darmo, na początku przynajmniej, tak? I to wszystkie rodzaje uzbrojenia, począwszy od najnowszych, a skończywszy na czołgach PT-91 albo T-72, które może jakby no nie są super nowoczesne, ale pozwoliły Ukraińcom na uzupełnienie strat, które popełniali na froncie. Więc jakby w takim fundamentalnym zarysie ta narracja w ogóle no,
ona się średnio trzyma kupy, tak? No ale rozumiem, że jest kampania i wymyśla się różne rzeczy i to jest też trochę takie pięknym zanodobne, bo skoro PiS poprzednio robił komisję Lex Tusk i chciał właśnie ubrać jakby Tuska w buty agenta wpływu Putina, a jednocześnie zarzucał mu proniemieckość, no to Platforma tym gra w tej kampanii. Natomiast wydaje mi się, że ta taka gorąca atmosfera i szczerze mówiąc takie średnio realne jakby te zarzuty, to jest trochę efekt tego, że wydaje się, że kampania po prostu jest taka bardzo letnia. Jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z kolegą, z politykami różnych ugrupowań, to co można było od nich usłyszeć, że jak oni gdzieś tam są na tych bazarach, jak zbierali podpisy, to nie było takiego ranu jak jeszcze kilka miesięcy temu, że ludzie są zmęczeni, niezbyt chętnie się podpisywali na listach na listach poparcia dla poszczególnych ugrupowań. To nie było tego takiego klimatu jesiennego, kiedy nie wiem, ludzie się podpisywali na przykład zwolennicy opozycji na listach wszystkich ugrupowań opozycyjnych. No i to powoduje, że jakby liderzy chcą za wszelką cenę, żeby woda w garku zawrzała, tak? A ponieważ jakby no nie ma racjonalnych powodów, by tak było, no to tą temperaturę podkręca się już tak zupełnie na maksa, aczkolwiek jeżeli chodzi o generalną linię kampanijną, no bo mówimy o takiej linii kampanijnej Platformy, gdzie ona jakby przerzuca piłeczkę na stronę PiS-u i stara się postawić taki znak równości, że PiS równa się jakby kwestionuje Unię, więc to równa się polexitowi i to w ogóle równa się jakby działaniom na rzecz Rosji. A z kolei Platforma no, wykorzystuje to, co ma, tak? I to, co kiedyś próbował wykorzystywać PiS, czyli rząd i efekt flagi. To, że jak są momenty zagrożenia, to ludzie pod tą flagą się wolą skupić. Ja nie wiem, na ile będą skłonni do tego, żeby w tej chwili skupić się pod flagą rządową czy pod flagą Platformy, bo z jednej strony to pewnie wszyscy Państwo jakby tego doświadczacie, że jak się rozmawia z ludźmi z różnych środowisk, to temat wojny, tego co się stanie za rok, za dwa, za trzy lata, czy tu się coś zagotuje, czy nie zagotuje, on jest wiecznie obecny w różnych jakby kontekstach, w różnych, a to w kwestii poboru, a to w kwestii tego, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili chyba nie ma takiego bezpośredniego poczucia zagrożenia, więc ja też nie mam 100% pewności, że to będzie działać. Natomiast no, w tym wszystkim jest pewien paradoks, że Platforma, która no, jeżeli chodzi o kwestie granicy, na początku na przykład bardzo tak kpiąco, czy wręcz sceptycznie mówiła o płocie, no teraz stała się jego najgorętszym orędownikiem i mówi, no, że my musimy zrobić to, bo PiS skopał płot, to my musimy go de facto zbudować na nowo. No to jest jakaś ironia w tym. Jest, ale Donald Tusk wchodzi w takie, no, tutaj można odnieść wrażenie, jak się słucha premiera, że wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego, ale to zanim kto w czyje buty wchodzi, to jeszcze bym do tej komisji wrócił. Poprzednia komisja działała na podstawie ustawy, skład był jawny, teraz znowu pojawi się ustawa, bo to może być kłopot. Jeżeli to będzie ustawa wymierzona bardzo mocno w PiS, to PiS pewnie będzie przeciwko, a Szymon Hołownia już zapowiedział, że nie poprze tego typu propozycji. Jak się patrzy na arytmetykę, Konfederacja też raczej nie, dzisiaj gościem Radia Wnet był Krzysztof Bosak, też nie był za, więc policzmy głosy, jakie policzymy, to okazuje się, że taka ustawa może nie przejść w obecnej kadencji. No tak, i to w zasadzie jest jasne, słusznie jakby Szymon Hołownia się to wczoraj punktował, natomiast no z tego, co nam się udało ustalić, to po prostu dzisiaj zostanie wydane zarządzenie premiera. I powstanie tego typu komisja jako komisja rządowa, czyli ona będzie miała no, jednak status niższy niż ta komisja, którą powoływał PiS, gdzie było to powołane ustawą i gdzie jakby członków wybierał Sejm. Ale jak rozumiem, jakby w ten sposób będzie ona bardziej kompaktowa, nie przysporzy kłopotów politycznych. Jak wnioski będą ok, to będzie je można nagłośnić, a jak nie będą ok, to będzie można je tam... A kto tam zasiądzie w takich... No z tego... Z tego, co się dowiedzieliśmy, no to będą przede wszystkim przedstawiciele albo wręcz, znaczy szefowie służb specjalnych albo ich przedstawiciele, do tego przedstawiciel prokuratora generalnego, no bo ja nie mamy pewności jeszcze, jak to będzie rozwiązane konstrukcyjnie, czy tak, że po prostu członkami tej komisji zostaną wprost na przykład szefowie służb i prokurator generalny i oni jakby delegują swoich przedstawicieli, czy będzie napisane, że to właśnie są przedstawiciele. Ale to będą tego typu osoby, ma być też zaplecze eksperckie.
Tylko to, co jest ciekawe akurat, z tego, co rozumiem, to ta komisja miałaby sięgać jakby do 2004 roku, czyli do momentu wejścia Polski od Unii i jakby w tym dosyć no, odległym horyzoncie, od tego odległego horyzontu jakby się odbijać. Ciekawe, co z tego wyjdzie, tak? No, na razie to jest używane po prostu w kampanii jako podbicie tej kampanijnej linii takiej antypisowskiej, linii Platformy dotyczącej domniemanych kontaktów PiS-u z Rosją, chociaż oczywiście no, PiS ma jakby kontakty z tymi siłami, które Rosja bardzo lubi wspierać w Unii Europejskiej, czyli z radykalną prawicą, tak? I to tu ma problemy, tak samo jak cały czas musi się tłumaczyć ze związków z Orbanem, który, no, który jest no, de facto poniekąd agentem Putina w Unii, tak? No bo, a z drugiej strony dopiero co z tym agentem Putina spotykał się premier Donald Tusk też osobiście i z tym samym agentem Putina jako jedynym głosował przeciwko wszystkim aktom prawnym składających się na pakt migracyjny. No tak, paktu nie kochamy, to prawda. No ale to jest też efekt jakby takiej rewizji, która zachodzi, no bo my skupiliśmy się na tym wątku bezpieczeństwa i takiej domniemanej prorosyjskości. Natomiast w kampanii inny wątek, który gdzieś tam się, są dwa inne wątki, które moim zdaniem będą jakby istotne. Jeden to jest kwestia migracyjna. No i widzimy, że tutaj faktycznie gro ugrupowań to są ugrupowania, które są przeciwne unijnemu paktowi migracyjnemu, który no wszedł w życie, tak, bo on wchodzi w życie większością kwalifikowaną. A z drugiej strony narastają jakieś takie podskórne napięcia na w kontekście Zielonego Ładu i jakichś restrykcji, które będą związane z prowadzeniem polityki klimatycznej. Tu chodzi o dyrektywę budynkową, o system ETS2, czyli o opłaty od paliw kopalnych, które miałyby wejść w życie w 2027 roku. Przypominam, roku wyborczym. I już w tej chwili Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, akurat ona z Banej.pl, powiedziała, że ona jest za tym, żeby na przykład ETS-2 opóźnić o 2 lata, więc także ze strony polityków Platformy. Dość prosta takie kalkulacja po następnych wyborach parlamentarnych. Nie ma tu głębokiej tajemnicy politycznej w tego typu ruchu. No tak, tylko że ja przypominam, że jak sobie weźmiemy takiego latarnika wyborczego z przed kilku miesięcy, to chyba właśnie partia Hołowni była taka najbardziej zielona energetycznie. To już to nie ona jest. Była chyba największym zwolennikiem jakby Zielonego Ładu, chyba większym nawet niż część. Wspomnę program Polska na zielonej ścieżce. Nie wiem, czy on jeszcze jest tak łatwo dostępny, jak go sobie skrzętnie zgrałem na dysk. To się program Polski 2050. Tak, no więc to pokazuje, jaka ewolucja w tej chwili zachodzi w polskiej klasie politycznej. No i jakby świadkami tej ewolucji jesteśmy, a faktycznie myślę, że kwestia ładu i kwestia różnych restrykcji, które będą no, związane tak generalnie z efektem polityki klimatycznej, no, której celem jest ograniczenie konsumpcji energii, a przy tym no, generalnie konsumpcji. To będzie powodowało napięcie i to będzie powodowało jakby różne linie kampanijne, generalnie sceptyczne wobec tego, pewnie od takich, które odrzucają w ogóle Zielony Ład, czy nie wiem, system ETS, jak to było robiła Suwerenna Polska, czy Konfederacja, i co wprost nas wiedzie raczej do polexitu, po takie ruchy, które będą po prostu kwestionowały różne poszczególne rozwiązania, albo będą starały się optowały za rozwiązaniami, które będą łagodziły skutki tej polityki. To już na koniec, panie redaktorze. Wróćmy do tych kwestii związków domniemanych, potencjalnych, a może rzeczywistych w niektórych przypadkach polskich polityków z Rosją i o tym, jak to wpłynie na kampanię. Czy faktycznie Donald Tusk, wyciągając ten wątek i no, de facto robiąc go jedynym wątkiem, jedynym leitmotivem kampanijnym Platformy Obywatelskiej, czy udało się Donaldowi Tuskowi obudzić energię i spowodować, że jakiś ogień się wykrzesał i w strukturach, i wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej? No właśnie wydaje mi się, że to ta oś kampanii
świadczy o tym, że nieszczególnie. To znaczy, bo to jest taki typowy apel do jakby swojego silnego elektoratu, do twardego elektoratu. Czyli widać tu raczej rachuby na to, że no w tej kampanii będzie niska frekwencja i że powinni pójść zdecydowani. Musimy tych naszych zdecydowanych po prostu wybudzić. Bo gdyby partie grały, no zobaczmy sobie, co się działo w poprzedniej kampanii. No, w kampanii październikowej, gdzie PiS zagrał kartą Lex Tusk, tak? No, i dosyć, przegrał. No przegrał, tak? I to jakby to było potem, jak były komentarze różne po kampanii, no to dosyć zgodnie pojawiało się stwierdzenie, że to była jedna z przyczyn porażki, bo z jednej strony jakby to nie był przekaz, który mobilizował takich miękkich zwolenników PiSu do głosowania na nich, a z drugiej strony mobilizował zwolenników partii przeciwnej. No i to Lex Tusk to była między innymi stała za sukcesem tych marszów Platformy, takich dużych w Warszawie, spektakularnych i widowiskowych, więc z tego punktu widzenia no to tylko, że to są inne wybory, to są faktycznie wybory, w których ta frekwencja jest najniższa ze wszystkich, więc tutaj akurat taka gra nie musi oznaczać błędu i z jednej i z drugiej strony, no bo to chodzi o to, żeby ci wyborcy najtwardsi mieli pewność, że oni muszą na wybory pójść, tak? I widzimy, że jednoznacznie przekaz jest taki i ze strony PiSu, i ze strony Platformy. I zobaczymy, kto bardziej, kto silniej zmobilizuje żelazny elektorat, bo w tych wyborach wydaje się, że właśnie te żelazne elektoraty będą dominować. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Grzegorz Osiecki, dziennikarz portalu many.pl, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.